z żeglarstwem zaczęła się od tego rejsu, czyli 5 lipca, w zasadzie 6, gdy wypłynęliśmy z Gdyni. Na przykład wspominam bardzo mile pierwszy rejs na Zawiszy, bo to był mój pierwszy rejs na żaglowcu samodzielnie prowadzony. W tym rejsie poznałem swoją przyszłą żonę i Zawisza jest dla mnie czymś takim, no... Zawsze byłem racjonalistą zaciekłym i zawsze patrzyłem trochę podejrzliwie na manifest romantyków wyłożony przez Mickiewicza, że mędrca czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko. Dla mnie zawsze ważniejsze było mędrca szkiełko i oko niż czucie i wiara, ale jak jestem na Zawiszy, to ten mój racjonalizm jest z lekka zachwiany i zaczynam przyznawać rację Agnieszce Ociesz-Osieckiej, która napisała w którejś piosence: życie jest formą istnienia białka, ale w kominie czasem coś załka. Jest to jedyny żaglarz, który naprawdę, mówię o polskim, który ma, po prostu ma duszę. To jest niewytłumaczalne racjonalnie, ale wszyscy to podkreślają, że to jest żaglowiec z duszą, że jak ktoś przyszedł raz na Zawiszę, to już jest stracony dla normalnego świata. Jest to choroba zakaźna, nieuleczalna i chyba będzie nieuleczalna, bo nie słyszałem, żeby jakiś instytut farmaceutyczny robił szczepionkę przeciwko Zawiszy. To jest nieuleczalne. Zobaczyć morze ma właśnie, to jest wspaniałe, że pozwala tym ludziom dzięki innym zmysłom doświadczyć tego tak bardzo, że odczuwają tak jak ludzie widzący, myślę, że rejs zapisuje się ich wspomnieniach tak jak czy tobie. Niewidomy ma swojego przewodnika i chodzi za rączkę, tylko oni pracują normalnie, samodzielnie na pokładzie. Poza jedną funkcją, której nie są w stanie pełnić, czyli służby na oku, no, z przyczyn rzekłbym oczywistych, to wszystkie inne funkcje pełnią również niewidomi, poczynając od sterowania, dzięki temu, że zawiad został do tego przystosowany, że ma tak zwaną gadułę, czyli urządzenie, które w sposób werbalny określa położenie steru i kierunek, w którym się statek porusza, i ta informacja jest przekazywana na słuchawkę i możemy postawić przy sterze niewidomego, który bardzo dobrze steruje. Okazuje się, że oni, jeśli są nierozpraszani przez różne inne bodźce z zewnątrz, są świetnymi sternikami.
I to widać bardzo dokładnie, kiedy stawia się niewidomego na stery, łódka płynie prosto jak po sznurku, jak zmieniamy niewidomego sternika na sternika widzącego. Nie zawsze się to udaje. Okazuje się, że płyną wężykiem po morzu, prawda? I bater zostaje krzywy. Wachcie, która radzi sobie tak znakomicie w życiu, od nie wiem, zjedzenia kromeczki z serem po walczenie z potężnym sztormem. I jeszcze w prawą stronę masz dalszą część zamku. Wydaje mi się, że ogólnie najbardziej takim wrażeniem, które chyba zawsze robi na osobach niewidomych, duże wrażenie, jest sterowanie. Może uczę odpowiedzialności. To przede wszystkim odpowiedzialności za siebie i za innych. Bo taka sytuacja, w której stawiamy niewidomego za sterem i on ma tą świadomość, że na pokładzie ma 6 czy 8 kolegów, a pozostałych 40 śpi pod pokładem i są w jego rękach. To on steruje tym statkiem po tym morzu tam mniej lub bardziej rozbujanym i ma taką wewnętrzną świadomość, że ci ludzie mu zaufali i są w jego rękach i on za nich odpowiada i on nie może zrobić czegoś głupiego. Oni pokonują bariery takie, które dla wielu pełnosprawnych, niedoświadczonych przez życie w żaden inny sposób, są nieosiągalne. I potem jest tak, że wraca do swojego środowiska i ma takie doświadczenia i takie przygody, których jego sąsiad nie ma i nigdy mieć nie będzie, bo nie ma tyle odwagi, żeby pójść na morze. Jest doskonałą metaforą dobrego życia, czyli życia, które w tym między punktem pierwszej i ostatniej przystani zawiera w sobie więcej dobrych niż złych chwil. Na pewno zobaczyć może to była taka wędrówka znakomita, pełna dobroci, bo to rzeczywiście jest taki projekt tutaj, ja to naprawdę cenię, który wydobywa na zewnątrz tkwiącą w ludziach dobroć. To jest bardzo ważne.